Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Rozwojowa Wieś. I co, na samym wstępie 200 łapek w górę i odcineczek już jutro. A co, kolejny odcineczek z tej serii już jutro. A jak widzicie, ja w końcu wyciągnąłem Włodymirce z szopy, a to dlatego, że musimy choć przewrócić nasze siano. Od razu mówię, jestem mało wprawiony w jeździe właśnie tym ciągnikiem, bo zazwyczaj wszystko robię 40, tylko właśnie tam jakieś przewracanie i tak dalej. Ale ciągnik dość fajny, szybko jeździ w miarę. Oraz no mało spali, więc tak jak teraz do przewracania, to o wiele lepiej jechać właśnie Władkiem. Ogólnie też przepraszam, że odcinek jest około godziny 13 dopiero, ale no jak zwykle zaspałem, miałem rano nagrać, ale mi się nie udało. Też właśnie co do modów, które wysłałem od huba, to Głęboż został wysłany przedwczoraj chyba, z tego co pamiętam. A obciążnik, gdzie mi napisali, że jest za dużo obciążników na modhubie i że na razie nie mogą zaakceptować mojego modu, bo nie ma nic w nim specjalnego. A ja napisałem, że jest tabelka, no i czekam, co mi teraz odpiszą. Zobaczymy. Dobra, lecimy sobie. Przewracać można dość szybko, no bo wiecie, to jest jednak ta... Jednak nie karuzelowa, tylko napiszcie właśnie, jak się u was na to mówi, bo u mnie się na taki coś mówi trzepak. Więc śmieszne, ale no jakby nie było, to przewraca ten trawę. Ogólnie Władymirec ma dobre wspomaganie, ale aż chyba trochę nadwrażliwe, bo lekko przekręcę kierownicą i on aż mi na boki ucieka. Ale dobra. Tutaj sobie w tych krzakach. Władka też mi trochę mniej żal po tych krzakach trabanić. Ale ogólnie może się uda całą łąkę na odcinku przewrócić. Zobaczymy. Ale Władek jest hardkorowy ciągnik. Też właśnie tak jak mówię, rzadko używano mnie na gospodarstwie. No bo to zawsze jakieś tam się, wiecie, wszystko się praktycznie robi tym Ursusem 411. Władek to nie wiem, do oprysków jest czasami stosowany, właśnie do przewracania siana. Czasami gdzieś z przyczepą podjechać, jak nie chce mi się na przykład Ursusa przepinać. No ale tak, więcej to chyba raczej nic. Orki robię, wiadomo, 40. No jeszcze Władek jest zazwyczaj do rzutnika podpięty, bo cyklopem ładuje. Skropa niestety swojego nie mam, tylko pożyczam od sąsiada. Ale to może zobaczycie za niedługo, myślę, że sobie zrobimy akcję obornik. Znaczy w sumie po żniwach to jeszcze. Po żniwach, w sensie muszę jeszcze pozbierać kostki właśnie. Ale to myślę, że sobie w jednym z następnych odcinków pozbieramy. Bo będę chciał, żeby sobie w jednym odcinku pozbierać i stąd, i ze słomy. Nie wiem czemu ten pająk tak na prawą stronę robi taki kopiec trochę, ale no już mniejsza. Może jakoś tutaj jest źle coś ustawione, ale zobaczymy. Też jeszcze co do modów, to zacząłem robić sadzarkę, ale to sadzarka jest dopiero zaczęta do robienia, więc proszę mi tutaj nie skandować ani nie pisać, kiedy wydam, bo ją zacząłem robić i będzie to taki w sumie model Lizard, bo jest niby wzorowany jakimś realnym, ale tak nie do końca. Bo też tak jakby robię trochę z głowy, trochę ten, bo nie mam nigdzie, znaczy mam teoretycznie, ale teraz ten koronawirus i nie chcę zbytnio do nikogo chodzić i tak dalej. Mam nadzieję, że nie dostanę monetyzacji. Boję się, że dostanę, ale dobra, mniejsza. Więc robię sobie taką sadzareczkę oraz dostałem agregat do właśnie zaprogramowania od Złotuwa TV, z tego co pamiętam, nick, czyli od tego pana, co mi wysłał ten Głęboż do zaprogramowania. Ale jeszcze się zbytnio nie zebrałem za niego, dlatego że no jest piękna pogoda i jakoś zbytnio nie chce mi się siedzieć w domu, więc tylko dzisiaj tu nagrywam dla was i idę do roboty,
do robotaju. Trzeba ogródek wyplenić, ale tak. W miarę fajnie nam idzie ta robota. Ogólnie łączkę dokończyliśmy sobie na live, więc polecam obserwować kanał. Bo czasami są live'y odpalane. Coś tutaj kończymy, albo testujemy jakieś mody. I tak dalej, i tak dalej. Ale mniejsze, o. Też co by tu jeszcze? Dobra, jestem ponownie. Witam po cięciu, ale tak. Tak jak mówiłem, strasznie nerwowo reaguje ten Władimir za to wspomaganie. Ale w miarę tam. Karuzela właśnie fajnie się sprawuje. Na tym u mnie gospodarstwie w miarę fajnie działa. I jest też ten plus, że jest dość szeroka. Czy nie wiem, czy to jest karuzela, no. U mnie się na to mówi trzepak. O, Boże. Ale tak. Nie wiem, co mam gadać, bo w sumie teraz, jak się nagrywa tak niecodziennie, to trochę się wypada z tej formuły. Ale mam właśnie. A też chciałem podziękować za 8,5 tysiąca subów na kanale. W końcu to mamy i damy sobie właśnie hashtag, bo zapomniałem hashtagów dodawać. Damy sobie hashtag Władziuś, a ja przydam ci serduszko. Ale tak. No niestety. Niestety. Mam nadzieję taką, że do wakacji dacie radę 10 subów na tym kanale. Byłoby bardzo fajnie. Niestety raczej vlogów z reala jednak nie będzie. Znaczy może będą, ale nie u mnie z gospodarstwa, tylko bardziej takie, jak będę gdzieś jeździł na nagrywać albo coś tego typu, to może się to porobi, a u mnie z gospodarstwa, no nie mam zbytnio jak tego robić, bo jednak aparatem tak średnio, bo zaraz bym go gdzieś zgniótł albo coś tego typu. Ale na przykład jak będziemy gdzieś jeździć na nagrywki, to będziemy sobie robić takie, wiecie, jakby daily, coś tego typu, cały dzień. No ale zobaczymy, czy to się uda i czy wypali. Też nie chcę obiecywać, no bo może w wakacje nie wypalić, albo nie wiem, będę cały czas w domu siedział, bo będzie jeszcze te choróbsko. Czy to nie jest chyba choroba, tylko zaraza. No i wtedy będą niespełnione obietnice, ale no zobaczymy, jak to będzie. Ale tak. Troszkę jeszcze tutaj mi zostało, ale to myślę, że sobie do końca odcinka akurat dokończymy. Albo zostanie mi naprawdę niewiele. Też dużo osób pytało, dlaczego jest jakość taka, jaka jest. Chociaż i tak teraz jest lepsze niż była wcześniej. Ale no to dlatego, że komputer nagrywam 720p, więc wyższej jakości wam i tak tego nie wrzucę, no bo komputer. Bo po prostu nagrywam 720p, bo w 1000p nie da rady mój komputer. Po prostu. A druga rzecz to właśnie internet, że zbytnio teraz nie mam jak tego wrzucać. Takich lepszych materiałów. Więc w 720p jeszcze w miarę tam jak to pokonwertuje, to idzie wrzucić, ale już myślę, że wyżej to raczej nie. Przynajmniej na razie, no bo wiadomo, jak będzie nowy komputer, to będę się starał, żeby te odcinki były te 1000, 1000 coś na 1000 coś. Nie, co? Tak, dobrze. Tylko ja nie pamiętam tej rozdziałki dokładnie. Bo to jednak. Też. Ogólnie na razie filmów z reala niestety nie ma. Zbytnio też nie ma co nagrywać. Każdy się boi o tego i tak. Średnio wiecie, pójdzie się zapytać, a tak jak ja zazwyczaj nagrywam tu kogoś, u kogo nie znam. I pójdę się zapytać, a on wiecie, będzie się bał, że nie wiadomo kto i te dziadostwo, więc na razie nie nagrywam. Znaczy nie wiem, czy tak by było, ale tak się domyślam. A, troszkę jeszcze tu mi zostanie, ale to zaraz sobie dokończę, bo akurat jeszcze muszę miniaturkę zrobić. Ja zapomniał o tym. Czekajcie. A, mam shaderki, to dobrze. Tutaj na trawie te shadery wyglądają fajnie, bo bez shaderów, patrzcie, bez shaderów z shaderami. To jest w ogóle inna magia. Dobra, miniaturation, czy zdjęcie na miniaturkę zrobione.
Ogólnie. Na wakacje już raczej będzie na 100% nowa grafika. Czy będzie cały komputer nowy, to nie wiem. Może nie tyle co wątpię, ale nie wiem. Ale na pewno będę chciał, żeby nowa grafika wsadzić. Przynajmniej. No właśnie nową grafę i może jakiś już płytę główną lub coś tego typu zmienić. Ale to jak zmienię płytę główną, to muszę od razu zmienić procesor, więc będę chciał najpierw grafikę, później płytę główną i procesor. Później pójdzie nowa obudówka, zasilacz, znaczy to jeszcze zasilacz będę musiał kupić. Tak, zasilacz, płyta główna pójdzie. Najpierw, czekajcie, bo się zagmatwałem. Najpierw pójdzie graficzka, fuck. Najpierw pójdzie graficzka, później pójdzie płyta główna wraz z procesorem i zasilaczem, a później reszta. Więc. Dobra, lecimy sobie na gospodarstwo. Fajne jest to, że ten Władziuś w miarę fajnie szybko jeździ. O, na te pole mam chrapkę, żeby jej kupić, ale to może na razie jeszcze nie. Też właśnie możecie pisać, co mam pierwsze kupić za te moje kasę. Za tą moją kasę, czy mam to kupić, nie wiem. Właśnie też musimy zboże sprzedać, bo ja o tym zapomniałem. Łe. Czy najpierw kupujemy, nie wiem, jakąś maszynkę? Bo... O, może zrobimy sobie odremontowywanie rozrzutnika? Zobaczymy. Czekajcie, bo tutaj lubią wyskoczyć te warioty. Nosi mnie jak szoton nim. O, nasze gospodarstwo. Ogólnie tutaj mnie troszkę ladzi, no bo jednak tych maszyn jest dość sporo. Mam nadzieję, że mnie przepuści. O, dobra. Ale gospodarstwo wyszło dość fajnie. Musicie przyznać, że pod takie rozbudowy i tak dalej wyszło dość fajnie. Czekajcie. A zrobisz wszystko na odcinku, skoro już i tak przerzuciłem i tak dalej. To mogę sobie zrobić wszystko. Dobra. I co? Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć i papa i dziękuję za oglądanie jeszcze. Hashtag drzwi, albo nie. Hashtag wrota, a ja przednosi serduszko. Bailando!